Cześć wszystkim, z tej strony Drakej, Uncharted 4, kres złodzieja przed nami i turlaliśmy się ostatnio po strychu, bo jesteśmy zdepresjowanym dorosłym. Tak robią osoby dorosłe. I teraz idziemy zobaczyć, czego chce Elena, która z jakiegoś powodu dalej jest w tej serii. Co jest dla mnie absurdem, ale co zrobić? O, Nepal, to było to miasto, na którym się zastanawiam w poprzednim odcinku. I tak, tutaj ponownie takie trochę zbędne flexowanie Naughty Dog. Możemy zwiedzać całe mieszkanie Nate'a. Po nic. Do zabicia czasu. Wow. Tak, tak, proszę, zdjęcia ślubne. Tak, wiecie, jakby gra musi tak wetrzeć, tak? Nate i Elena są po ślubie. W końcu. Ciężko wyczuć, w jakiej sytuacji byli w Uncharted 3. No, to faktycznie ładnie wyszło. Bo tam była cała ta akcja z pierścionkiem i w ogóle, ale tak, teraz już info potwierdzone. Są po ślubie, nie wiem, ruszyli do przodu czy coś takiego. Okej, okay, tutaj na przykład nie ma nic. Fajnie było, że skoro już zrobili te pomieszczenia, to można by było coś tam, wiecie, dać jakieś komentarze i w ogóle, nie? Ale nie. Tu jest ten easter egg generalnie, że jeśli... Tak, Nate poprawia włosy. Nie umiem wywołać tego easter egga, prawda? A, ale to tak, odbicie. Bo wiecie, fleksik, fleksik. Wiem, że można generalnie jakoś wywołać to, by Nate zrobił pistolet z palców i zaczął sam do siebie strzelać, ale najwidoczniej... O, proszę bardzo, cyk. Zrobiłem to tapując R1, L1, L2 i R2 jednocześnie. Któryś z tych klawiszy to zrobił? Klawiszy. No, więc nad tym teraz pracujesz. Wow, przydałyby się kolejne wakacje. No, już niedługo, Nate. Czy ona ma owoc, czy papugę w ręce? Chyba jakiś owoc, ale nie jestem pewien. Oj, przydałyby się. A. Co, trzy zdjęcia. Burżuje, ile mają łazienek w domu. Muzyczka gra. Długo tam siedziałeś. No, sprawdzałem coś. Byleby jak najdalej od ciebie. Jak to się teraz nazywa? Tak, serio. Drwij ze mnie. Przyniesiesz coś do jedzenia? Zaraz skończę. O, jasne, robi się. Dzięki. To jest w ogóle też ciekawe, ponieważ możemy sobie wziąć napój, możemy wziąć piwo, albo możemy wziąć... To jest to. Coś gazowanego. I... Możemy z tym chodzić. Myślałem, że możemy sobie, nie wiem, wziąć napój do obiadku, żeby tak na sucho nie jeść, ale nie. Nie, możemy z tym tylko chodzić i tyle. O! Udało mi się napić. Ja to zrobiłem. Cóż za osiągnięcie. Dobra, dwa łyczki tego gazowanego wystarczy. To jest niezdrowe dla wątroby. Nate, mogłeś to zabrać do stołu, naprawdę. Also, Elena najwidoczniej jest na tyle ogarnięta, by ugotować obiad, ale już nie na tyle, by przynieść go do stołu? Zostawiła go w kuchni i niech leży? Koniec. Okej. Skończyłeś? Tak. Wiesz, jest pewnie przydługi i ma literówki, ale od czego jest korektor, no nie? Ale z głowy.
zgłodniałam. To nieźle. Mhm. Co? Co u ciebie? Proszę? Mm? No nie zrozumiałem. A, tak. Przepraszam. Jak minął dzień? Było w porządku. Mm-hmm. Kolejny piękny dzień w raju. Mm-hmm. Dzisiaj wyłowiłem trochę śmieci z rzeki, wyobraź sobie. Tak. Chociaż sobie popływałeś. Trafiłeś na coś ciekawego? No to. Kilka perełek, na przykład ciężarówkę sprzed ponad 100 lat. Dasz wiarę? Przez rdzenny lud zwaną pick-upem. Weź przestań. Jeszcze jakieś w sumie same nudy. A jak tam artykuł? Więc na początku miał być to lekki tekst na temat turystyki w Bangkoku, ale naczelny chyba się skrzywi na moje ujęcie tematu, bo wiesz, moi rozmówcy, jak jeden mąż narzekani na brudne powietrze, które uderza cię w płuca od razu, jak wysiądziesz z samolotu, więc zmieniłem koncepcję. Wiecie, na tym Nate'cie patrzącym na bardziej interesujące rzeczy, które mógłby robić z własnym życiem, tutaj póki co, nie wiem, przerwa i czas na moje przemyślenie na temat całego wątku, kurwa, Eleny w serii Uncharted. Elena jest jedną z najbardziej nielubianych przeze mnie postaci w historii gier w ogóle. Nie w serii Uncharted, nie w tej konkretnej grze, w ogóle w serii gier. To jest... Nie mam pojęcia, czemu Naughty Dog zdecydowało się uczynić z niej główną kobiecą postać tej serii. Nie rozumiem tego totalnie. Nie rozumiem, czemu, mimo tego, że standardy pisania w grach się zmieniły i wiecie, kiedy wychodziło Uncharted 1, to był ten taki schemat, że hej, mamy głównego bohatera, mężczyznę, jest ta główna kobieca postać poboczna, więc oczywiście nieważne, jak bardzo te postacie nie mają chemii między sobą, one muszą skończyć razem, bo tak to działa, prawda? To jest prawo po prostu. Potem wyszło Uncharted 2 i troszeczkę pokombinowało i Nate dostał ciekawszą postać kobiecą w swoim otoczeniu, dostał Chloe, która w przeciwieństwie do Eleny miała charakter, która miała faktyczną chemię generalnie z Nate'em, która miała bardzo podobne, nie wiem, cele życiowe i tak dalej i była bardziej wielowątkową postacią, aniżeli o hej, jestem postacią kobiecą, mam kij w dupie wielkości województwa wielkopolskiego i to jest jedyne, co mam sobie do zaoferowania, ale nie, z jakiegoś powodu w Uncharted 2 Elena wróciła i mieliśmy wątek, gdzie ten wątek, który był też w pierwszej części, Nate i Elena nie dogadują się, mają różne podejścia do sprawy, nie podoba im się to, co druga strona robi, ale z jakiegoś powodu koniec końców trwają w tej przygodzie do końca razem i na końcu stają się parą. I to jest wątek w Uncharted 1 i to był wątek w Uncharted 2 i to był mini, ale w dalszym ciągu wątek w Uncharted 3, gdzie Elena w ogóle też bardzo randomowo akurat robiła reportaż w mieście, gdzie była kolejna wskazówka prowadząca do skarbu i Elena przeszła od prychania na Nate'a, ach, kolejny skarb, co Nate, znowu to robisz, do, ale uważaj na siebie, Nate, uważaj, dowiozę cię na ten samolot, ale uważaj na siebie. No i tak, jesteśmy teraz tutaj i tutaj Naughty Dog stara się nam zamydlić oczy. O, patrzcie, Nate i Elena są małżeństwem i są szczęśliwi, ale nie są szczęśliwi. W sensie, Nate na temat swojego dnia da jakąś żartobliwą odpowiedź, bardzo w swoim stylu, dorzuca trochę swojego charakteru, potem pyta: ej, Elena, a ty co robiłaś? I Elena zmienia tą naturalną ludzką konwersację w nieinteresujący dla kogoś spoza swojej branży wywód na temat pierdół, którymi ona się zajmuje. I ja rozumiem, słuchanie drugiej osoby jest ważne, ale osoba, która jest słuchana, też nie może zarzucać bezsensownymi informacjami, które dla osoby, dla słuchacza nie mają żadnego znaczenia. Jesteśmy w tej sytuacji i teraz Nate patrzy na obrazek, który ma na ścianie, na którym jest namalowany stateczek i woda i uznaje to za ciekawsze niż Elena, niż to, co mówi Elena. A to i ta sytuacja, to jakby, wiecie, jeśli Uncharted miałby legitny napisany związek między Nate'em i Eleną i to byłoby, wiecie, od A do Z fajnie napisane, chwytające za serce, trzymam kciuki za tą parę i w ogóle są ach i och,
I w tym momencie widzielibyśmy rozpad tego małżeństwa. To było fakty, to by działało, ale nie kiedy chemii nigdy nie było, nie kiedy te postacie nijak nie pokrywają się charakterami, nie kiedy Naughty Dog w Uncharted 2 napisało idealną partnerkę dla Nate'a, a potem z powodów, których nigdy gra nam nie podaje, jakby Nate mówi Chloe, sorry, to nam nie wyjdzie. Dlaczego? W sensie, Chloe teraz, wiecie, jakby na zasadzie Lost Legacy to gra, gdzie sterujemy Chloe i wiecie, zamiast tamtej postaci pobocznej, która tam jest, tam jakaś wokół Chloe kręci jakaś laska, mógł być tam Nate jako postać poboczna, to by mogło być jego życie, mógłby robić to, co lubi robić i mógł mieć solidnie zbudowany związek, ale nie, mamy tutaj tą dramę, mamy tutaj te dwie postacie, które nigdy nie miały ze sobą chemii, które były ze sobą tylko i wyłącznie dlatego, że są reprezentantami dwóch przeciwnych płci i mają najwięcej czasu ekranowego w tych grach i to już, to cały związek. I teraz, o mój Boże, gra chce, byśmy my, gracze, przejmowali się tym, że ten związek się nie układa i że Nate marzy o, w sensie marzy, że Nate potrzebuje w swoim życiu czegoś więcej, ponieważ Nate to adrenalin junkie, jak się tam mówi, gość uzależniony od adrenaliny, od wydarzeń, od eksplozji w swoim życiu. I naprawdę zdecydował się na to smutne, niepasujące do niego życie, z dala od podróży, z dala od przygód, z dala od skarbów, jakby wybrał sobie najbardziej nijaki zawód, jaki mógł i to tyle. Jednocześnie to gościu, który włada paroma językami, jest niesamowicie sprawny fizycznie, zna więcej faktów historycznych niż prawdopodobnie, nie wiem, osoby, które zajmują się tym zawodowo i ten gościu jest złomiarzem. I bawi się w iluzję zwykłego życia, bo najwidoczniej, nie wiem, ponownie to, co mówię w poprzednim odcinku, gra jest dojrzała, prawda? A, no, stateczku tutaj nie ma. Stateczek dodam od siebie, to wyspa i woda. A! Co? Gdzie jesteś? No, tu. Jak najdalej od ciebie. Ktoś mnie dźga widelcem. Czyżby? Co? No co, mów dalej. To jest bardzo ciekawe. To o czym jest ten mój artykuł? I tutaj gra robi was w chuja, ponieważ macie, uwaga... Że ten? Uwaga, macie o trzy rzeczy i nie ma tutaj prawdziwej rzeczy. Po prostu. O ludziach tych, no z Bangkoku. To o turystyce z Bangkoku i było coś o właśnie o brudnym powietrzu. Życie i... Nie da się oddychać. Wow. Dobra, przepraszam. No nie, no prawie ci się udało, naprawdę. Byłem przecież blisko, prawda? W sąsiednim stanie, ale tak, bardzo blisko. Jameson namawiał cię na fuchę w Malezji. Daj spokój, Jameson zawsze mnie na nią namawia. Słuchaj, Nate, uważam, że powinieneś ją wziąć. Kiedy ja nie chcę. Serio. On przecież nawet nie ma pozwoleń. Dawno ustaliliśmy, że nie wchodzimy w takie dobrze, interesy. Dobrze, ale... Bo nie warto. Słuchaj, nie ryzykujesz aż tak dużo. Wiesz, jeśli chodzi o pozwolenie, nie, to... nie chcę. Zadzwoń do Sullivana. Nie widzieliście Elena, się od 2 lat. Czy możemy zmienić temat? Po prostu nie chcę, żebyś odmawiał przez wzgląd na mnie. Odmawiam przez wzgląd na mnie, okej? Doceniam twój gest. Chodzi o to... To może ja jednak pójdę sobie pozmywać się. Sieć, ja pójdę. No zostań. Zmywałeś wczoraj. Nie, ty gotujesz, ja zmywam, okej? Daj, no. Daj mi chociaż jakoś zasłużyć na to, czy coś, albo wygrać obiad. Chcesz wygrać obiad? Tak, tak, na tej maszynce do grania założę się, że pobiję twój rekord. Zaraz, zaraz. Chcesz coś wygrać na mojej maszynce do grania? Strach cię obleciał. Nawet nie wiesz, jak to się nazywa. Ja nie muszę wiedzieć, jak się nazywa. Widziałem, jak grasz. Trzeba biegać i skakać. A ja mam wrodzony talent. To jak będzie, kurczaku? Zakład? Jak chcesz. Dobra, kowboju. I tak, gra, która dzieje się w współczesnych czasach i Nate i Elena mają wielki telewizor, mają PS1. Uczę się jak cholera. I to już? Nie, musi się wczytać.
I tak, mamy to. To jest teatr, o której wszyscy gadali, wszyscy się tym jarali. Na moje to jest fajne, ale bez przesady. Wolałbym grać w Uncharted, a nie w Crasha w Uncharted. Jakiś problem? Nie, nie, tylko... Jak się... to włącza, co? Może wciśnij start. No przecież jasne. Wiem, już mam. Wystarczy nacisnąć X. Okej, okay. Musisz biec. I tak, gramy w Crasha i faktycznie gramy w niego i to nie jest emulowany Crash. Jakby kółko. Ty plepsie, Eleno. Ty plepsie. Skacz... atakuj się kwadratem, każdy wam to powie. I tak, w ogóle na dzisiaj robimy to na perfekcie, to i tak nie pobijemy rekordu Eleny. The game was rigged from the start. Aha, bo wszyscy nazywali Crasha lisem. Och, nie podniosłem mu pasa. To Bandik tak de facto, tak to przetłumaczyło Crash 4. Lisa też nie. Tak, to jest w 203 poziom oryginalnego Crasha czy coś takiego. Nie jestem pewien, czy Crash 1 miał w ogóle system punktacji. Just saying. I tak, tego rekordu tutaj nie można pobić. Potem możemy w to pograć po raz drugi i wtedy możemy pobić rekord Eleny. Ogólnie to jest, wiecie, ja wiem, super nostalgia i... Wysłuchajcie mnie, okej? Okay? Jakby dajcie mi kurwa chwilę, ponieważ to jest takie dziwne, że gramy w Crasha w Uncharted. Wolałbym grać w Uncharted po prostu. Ponieważ to jest taki bardzo żart dla kumatych, na zasadzie jeśli graliście w konsolę 3 generacje wcześniej, wiecie, na konsoli 3 generacje wcześniej, na PS1 i tam graliście w Crasha i zwracaliście uwagę na logosy, to pokojarzycie, że o hej, jakby Uncharted robi ta sama firma, która zrobiła Crasha. Problem, jeśli na przykład graliście w Crasha na PS2 albo na PSP albo na dowolnej konsoli Nintendo, albo w remake, albo w remake, albo w Crash 4. Wtedy to nie ma dla was żadnego znaczenia, ponieważ tych gier nie robią Naughty Dog. I to jest też dziwne, ponieważ Naughty Dog nie ma prawa do Crasha. Jeśli mieliby prawa do Crasha, to obstawiam, że seria Crasha pewnie dalej byłaby żywa od strony Naughty Dog i nie byłoby tych wszystkich problemów z nią związanych w międzyczasie. Crash należy do Activision i do Blizzarda, bo to jedna firma. Więc żeby zrobić tą krótką sekcję w swojej grze, która nie ma aż tak dużo mechanik i nie ma aż tak wiele do zaoferowania w sekcji gameplayu, bym powiedział, nagle woleli wydać, Naughty Dog wolał wydać budżet tej gry, by uzyskać chwilową licencję do Crasha, do którego nie mają już praw, to jest istotne, kupić tą licencję od Activision i umieścić i stworzyć od zera ten tam drugi czy trzeci poziom Crasha jedynki, żeby umieścić trwającą minutę sekcję w tej grze. To dziwne. Nie mówię, że to jest złe. Jakby uśmiechnąłem się, jak pierwszy raz to ogrywałem. Super. Ale to jest dziwne. I patrząc po tym, jakim absolutnym miszmaszem wszystkiego jest Uncharted 4, to mówię, widzę lepsze zastosowania dla czasu i budżetu i ludzi, którzy tworzyli ten segment. Widzę lepsze zastosowania. Okej, okay, proceed. Koniec? Sam się prosiłeś. Nie, sam to mój brat. No bez żartów. Prawie mi się udało. To spróbuj jeszcze raz.
Podbijam stawkę. Jak znowu przegrasz, umyjesz mój serio? Samochód. Serio? Taka jesteś teraz cwana, jest tak? Jest taki specjalny niski poziom trudności. Nie, nie, Crash nie ma niskiego poziomu trudności. Doigrasz. A co mi zrobisz? Ostrzegam cię. Co mi zrobisz? Nie ostrzegam. W grze, tylko tutaj. Nie, no co nie żartuję. No pokaż no to. Zastrzelę cię. Co teraz? Co teraz, ha? Jesteś szczęśliwy? Tak, oczywiście. A ty? Serio? W ogóle to jest takie bardzo randomowe stwierdzenie, ale tak, Nate ewidentnie zestarzał się od poprzedniej części. Mam wrażenie, że Elena odmłodniała. Nieczynne! Zamknięte! Daj spokój. No dobra, już idę, idę. Dopak. Tak, o co chodzi? Szukam mojego braciszka. Twojego wzrostu, szczuplejszy. I nie zaczął jeszcze siwieć. Sam? Dobrze cię widzieć, Nathan. Boże, Sam! Wow, dobra, dobra, spokojnie. Cóż za twist. Sam żyje, kto je podejrzewał? Myślałem, że nie żyjesz. Tak, dostałem. Tutaj. Jezu. Lekarze, wiesz, lekarze poskładali mnie i znowu wsadzili do celi. No ale... No wiesz, dzwoniłem, sprawdzałem wszędzie. Wszystko, co znalazłem, wskazywało na to, że nie żyjesz. Nathan, zabiliśmy strażnika. Miałem gnić w tej celi do końca życia i mało brakowało. Sam, ja... Gdybym wiedział, to przysięgam, że ja na pewno bym... Wróciłbyś. Wiem, Nathan, wiem. Najważniejsze, że się... Ogólnie to jest taka bardzo dziwna rzecz. Wszyscy mówią na Drake'a Nate albo Drake. Mam wrażenie, że imię Nathan do końca Uncharted 3 może padło do kupy 2-3 razy w calutkiej serii. Jakby wiecie. I teraz nagle pojawia się Sam, który do Nate'a mówi tylko i wyłącznie Nathan. Co robi mi takie gówno z mózgu, ponieważ wiecie, jakby Nathan to spolszczona wersja Nathan. Ale już skrót od Nathan w tej grze to Nate, nie Nat, czy jakkolwiek chcieliby to skrócić inaczej, tylko właśnie Nate. Więc mamy Nate, który jest skrótem od Nathan, a nie Nate, który jest skrótem od Nathan. Robi mi to dziwną wodę z mózgu i nie podoba mi się to, że Sam mówi tak do Nate'a. Nie czuję tego. Wydostałem. Ej, ej, wszystko dobrze? Muszę wyjść. Bardziej bym naprawdę czuł to, co teraz przeżywa Nate, jeśli bracie, na przykład seria Uncharted zadaje, no, ustawiłaby wcześniej, że Nate ma martwego brata i po trzech częściach mielibyśmy plot twist, że brat jednak żyje. To było mocne, ale nie jest. Jak wyszedłeś? Kiedy wyszedłeś? I jak mnie tutaj w ogóle znalazłeś? No już, powoli. Usiądźmy. No powiedz coś o sobie. Nie. O mnie? Sam nie odpowiedział na ani jedno pytanie Nate'a. Wiesz, powęszyłem tu i tam. Sporo się dowiedziałem. To wariackie historie. Słyszałem, oberwałeś. I to w jakiejś akcji z wykolejonym pociągiem w Himalajach? Tak, no wiesz... Tak jakoś wyszło. No gadaj, co przegapiłem? Jezus, tak, kanonicznie Nate przyjął tylko jedną kulę na siebie. Zacznij od początku. Dobra. Pamiętasz teorię, że Francis Drake upozorował swoją śmierć? Tak, ale... Dobra, to prawda. Znalazłem trumnę. Na wybrzeżu Panamy? Tak. Dobra, i teraz słuchaj. Otwieram ją, tak? A ciała nie ma.
Ale na dnie jest jego dziennik. Jaja sobie robisz? No co ja poradzę? Kolejne zaginione miasto w gruzach, a myśmy przeżyli. Ledwo. Niewiarygodne. Tak, naprawdę. Ale ciebie nie było. No, rzeczywiście ciężko w to uwierzyć. Ale czekaj, chcesz mi powiedzieć, że tak po prostu natknąłeś się na kolejny zagubiony skarb, a mimo to zostałeś na koniec kompletnie bez niczego. Widać chyba już taki mój los. Ale wiesz, tu i tam parę świecidełek zgarnąłem. Spłaciłem samochód, dom, pierścionek zaręczynowy. Pierścionek zaręczynowy, mam żonę. Dasz wiarę, Elena, ta, o której ci opowiadałem, to moja żona. Musisz ją poznać. Dzisiaj obiad. U mnie koniecznie, a jak przyjdziesz, to wszystko jej o tobie opowiem. Cholera, tylko co jej opowiem? Nathan, mam poważne kłopoty. Co? Jakie znów kłopoty? Nazwisko Alcazar, coś ci mówi? Tak, to jest ten od dragów. Rzeźnik z Panamy, tak? No co? Zabawna historia, ale... siedziałem z nim rok w celi. Tak, wyszedłem z więzienia. Nie czytasz dzisiaj? Samuelu, podejdź. Posłuchaj. Strażnicy śpiewają. A, no pewnie się upili. Możliwe. Są zadowoleni. Zadowoleni ze swojego nędznego życia. Żałosnej pracy. No wiesz... w domach mają swoje żony. A my co? O? Bez urazy. My mamy ambicje. Wiem. A jak już stąd wyjdziemy, ta ambicja pozwoli nam osiągnąć rzeczy, o których nawet nie śnią. Wiesz co? Podziwiam ten twój optymizm. Co zrobisz, kiedy stąd wyjdziesz? O ile stąd wyjdę? Chyba się domyślasz. Domyślam. Ale chcę to usłyszeć. Odnajdę największy piracki skarb wszechczasów. One Piece, dokładnie. Skądże? Opowieść o Henrym Averym i 400 milionach w klejnotach i złocie stała się dla mnie słodką kołysanką. Myślisz, że znajdziesz ten skarb? Jak będzie szansa? Oczywiście. Ambicja. Jak szedł ten cytat? Jestem człowiekiem fortuny, co swą fortunę odnajdzie. Teraz przynajmniej ten cytat z początku gry jest faktycznie użyty w samej grze, nie tak jak w poprzednich częściach. Hej, a to co? To twoja życiowa szansa. Senior Alcazar, ma Allegro Vero. Przekierowy taki. O. Casemos con él. Samuelu, chcesz odnaleźć swój skarb? Tak. Vámonos. I tak, przed nami pierwsza de facto unchartedowa scena akcji. Jesteśmy w piątym rozdziale gry, tak, dla waszej tutaj świadomości. Gdzieś pewnie koło drugiej godziny bym powiedział, tak więc jakby tak, jakby po dwóch godzinach taka gra jak Uncharted ma prawo się w końcu rozkręcić, prawda? Co prawda nie sterujemy Nate'em, to jest bardzo dziwnym zabiegiem, ponieważ to jest pierwszy raz, o ile mnie pamięć nie myli, kiedy sterujemy inną postacią niż Nate w serii Uncharted. Dziwna rzecz, dziwny zabieg, ale niech będzie. Panowie, wiecie, to jest jedna z tych rzeczy, gdzie mogliby to wszystko pokazać jakby w cutscence i nic by na tym nie ucierpiało, ale hej, w końcu gra chce mi swoją strzelaninę, więc nie mam prawa narzekać, prawda?
kilkadziesiąt minut za późno, bym powiedział. Może nawet godzina za późno, ale niech będzie. W każdym razie tak, to mieliśmy odcinek cutscenek i włączania pauzy, ale tak właśnie Uncharted 4, moi drodzy, dzieli swoją akcję. To jest jedna z wad tej gry na moje. W Uncharted 1, 2 i 3, choćbym pazował grę co chwilę, to już bylibyśmy w akcji od jakiegoś czasu, a tutaj głównie oglądamy cutscenki, a że jednak prowadzę tutaj Zagrajmy, wiecie, gra z komentarzem, no to chcę też coś komentować, więc włączam pauzę, by uzupełnić mój komentarz. Jeśli macie problem z takim stylem, to ta seria nie jest dla was, niestety. Tak jak mówię, nie brakuje osób chwalących Uncharted, na pewno znajdziecie sobie coś dla siebie. Ja będę robił w taki sposób, jeśli cutscenka będzie trwała długo, będę ją zatrzymał i będę gadał. To samo robię też w mocno fabularyzowanych seriach, które mają dużo fabuły, wiecie, w jakichś, nie wiem, finalach, Kingdom Heartsach, czy innych DMC. Tutaj, mimo tego, że tej historii nie ma dużo, to gra co chwilę odbiera nam kontrolę, więc muszę ją pauzować i muszę mówić to, co mam na myśli, bo na tym polega Zagrajmy. Tak tylko przypominam, bo niektórzy w tego typu seriach potem o tym zapominają i mają do mnie problem, że czemu jest odcinek tylko z cutscenkami i twoim gadaniem? Bo tak, ktoś zaprogramował tą grę, moi drodzy. Dlatego. W każdym razie tak, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że cutscenki wam się podobały. Trzymajcie cieplutko. Jeśli wam się cutscenki podobały, to zostawcie mi łapkę w górę, bo to ja je przechwyciłem. I do usłyszenia w wykonaniu Uncharted 4 Kres Złodzieja. Bye bye.